Dziś znajdujemy się w Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 4 w Warszawie przy ulicy Mińskiej 1/5. Wezwaliśmy osoby, które mają obowiązek stawić się do kwalifikacji wojskowej w tym roku, rocznik podstawowy, rocznik 2005 oraz roczniki starsze, które mają nieuregulowaną zdolność do czynnej służby wojskowej, czyli od rocznika od 2000 do 2004 roku. Kwalifikacja wojskowa jest to obowiązek, więc osoby wezwane muszą się stawić, a przy okazji kwalifikacji też mamy okazję zaprezentować naszą ofertę, czyli ofertę ochotniczych form służby wojskowej, tak żeby młodych zachęcić do tego, aby pełnić służbę. Co na takiej kwalifikacji wojskowej się dzieje? Jak to wygląda? Przede wszystkim osoby wezwane stają do kwalifikacji wojskowej, przyjeżdżają tutaj. Na początku muszą się zarejestrować, wypełnić ankietę psychologiczną, bo w ramach kwalifikacji wojskowej, aby orzec o zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby wezwane przechodzą badania psychologiczne i badania lekarskie. Następnie w badaniach lekarskich i psychologicznych jest wydawane zaświadczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej. Kategoria A jest nadana kategoria B, kategoria E lub kategoria D. W zależności oczywiście od tego, jakie jest wykształcenie, jaki jest stan zdrowia osób wezwanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, aby wstąpić do służby wojskowej, to jak najbardziej zapraszamy. Służba wojskowa jest nieobowiązkowa, jest ochotnicza, dlatego to jest takie bardzo często pierwsze zetknięcie młodych kandydatów z wojskiem, dlatego tutaj jesteśmy, dlatego też promujemy służbę, dlatego też są z nami przedstawiciele Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy również proponują i opisują, jak wygląda ich służba, jaka jest charakterystyka tej służby, tak żeby młody człowiek mniej więcej wiedział, jak to wygląda. W zeszłym roku ponad 30 tysięcy osób dołączyło do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czyli tej formy służby wojskowej, która jest szczególnie teraz popularna. Bardzo dużo osób dołączyło do terytorialnej służby wojskowej, więc jak najbardziej w ciągu ostatnich 2 lat służba wojskowa jest bardzo atrakcyjna, szczególnie dla młodych ludzi. Cała kwalifikacja wojskowa potrwa do końca kwietnia. Dostałeś wezwanie na komisję lekarską. Powiedz, jak ona przebiegała? 3 etapy. Pierwszy, ankieta osobowa. Drugi, wizyta u psychologa. Pytania o samookaleczanie, o poczytalność, mam wrażenie. I 3. lekarska. Zwykłe pomiary wysokości, wzrost, obwód klatki i tyle. Mhm. O coś szczególnego pytali? Nie, raczej takie pytania typowe, rutynowe. Rutynowe. A powiedz mi, czy ty chcesz iść do wojska? Chętnie tutaj przyszedłeś na tą komisję, czy byłeś zaskoczony? Znaczy przyszedłem, dostałem wezwanie. No, sam bym tutaj nie przyszedł. Mhm. A chcesz iść do wojska? Nie planuję. Szczerze mówiąc, niewiele się spodziewałem tutaj, jak tu przyszedłem. Z tego, co mnie zaskoczyło, to chyba tylko tyle, jak mało trzeba było tutaj zrobić, po prostu przyjść, popisać kilka kartek, takie ogólne badanie i w zasadzie to już wszystko. A powiedz mi, czy masz jakieś plany z wojskiem, chciałbyś pójść do wojska, czy po prostu przyszedłeś, bo zostałeś wezwany, no i musiałeś jakby się wstawić? Zostałem wezwany, przyszedłem, bo musiałem. Szczerze mówiąc, na razie nie planuję żadnej przyszłości z wojskiem, ale no wszystko się zobaczy w czasie jeszcze oczywiście. Na razie mam inne plany, ale nie skreślam wojska. Wydaje mi się, że jest to odpowiednia szansa na przyszłość. Jeżeli nie dla mnie, to też na pewno dla kogoś innego.